Basen ogrodowy to doskonałe miejsce na relaks i zabawę. Upalne dni. Niestety co roku dochodzi do utonięć, najczęściej dzieci, w przydomowych basenach i akwenach. Musimy mieć świadomość tego, że niestety narażamy też nasze dzieci na niebezpieczeństwo i musimy pilnować te dzieci. To nie będzie tak, że podczas grilla dzieci sobie przyjdą i popływają sobie w basenie, a my w tym momencie się zajmujemy grillowaniem czy nawet i używaniem alkoholu. Tak? Trzeba mieć świadomość tego, że może dojść do takiej sytuacji, gdzie nasze dziecko przytopi się. Warto stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa. W ten sposób unikniemy nieprzyjemnych sytuacji i zagrożeń, szczególnie dla dzieci. Jeśli chodzi o takie zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z takich przyrządów, z takich basenów przydomowych, to jest to, co i my jako ratownicy przeprowadzamy co roku przed sezonem kąpielowym, przed wakacjami, czyli profilaktyka, czyli nauka, czyli rozmowa z dziećmi o tym, jakie zagrożenie niesie korzystanie z wody, czy to na kąpielisku, czy już nie mówię tutaj o akwenach takich, w których kąpiel jest niedozwolona. Edukacja, nadzór dorosłych i odpowiednie zabezpieczenia mogą zapobiec wielu nieszczęśliwym wypadkom. Że może się zachłysnąć, że może się pośliznąć, że może nie dopłynąć do brzegu. Wiadomo, korzystanie z dmuchańców, jak najbardziej, rękawki, ale nawet na takich asekuracyjnych przyrządach jak rękawki czy jakieś koła dmuchańce są informacje, że to dziecko powinno korzystać w wodzie do głębokości piersi i też pod nadzorem osoby dorosłej. Absolutny zakaz wejścia do wody, do takiego basenu, jeżeli nie ma osoby dorosłej w pobliżu, która nie nadzoruje, która nie widzi takiego dziecka podczas kąpieli. Nie ma tutaj wyjątków. Trzeba też pamiętać o kilku prostych zasadach, które sprawią, że basen będzie dla dzieci bezpieczniejszy. Warto zadbać o maty antypoślizgowe dookoła niego, żeby uniknąć upadków i poślizgnięć. Zabezpieczyć środki chemiczne, których używamy do utrzymania w basenie czystości. Może dojść do zatrucia. Kiedy z basenu nie korzystamy, powinien być zabezpieczony, ogrodzony lub przykryty. Warto trzymać w pobliżu basenu sprzęt ratunkowy. Pamiętajmy, że dzieci mogą utopić się nawet w bardzo płytkiej wodzie. Jeżeli już dojdzie do zatrzymania krążenia i braku oddechu, no to złotą zasadę, 5 wdechów, tak aby doszło do natlenienia, a potem uciśnięcia, 30 uciśnięć. No i oczywiście wzywamy pomoc jak najszybciej, tak żeby zespół ratownictwa medycznego dotarł na miejsce i udzielił profesjonalnej pomocy. Nawet kilka prostych środków ostrożności może uratować życie i zdrowie naszych najbliższych.